Cześć, witajcie, z tej strony Piotr Tkarski, a dzisiaj mamy oczywiście recenzję od SpeedCube'a. Jak recenzję od SpeedCube'a, to oczywiście konkursik, co należy zrobić podobnie jak przy Lefunach, Mirrorach, Trójkach. W ostatnich 10 filmikach gdzieś w komentarzu przy publikacji tego filmu wrzuciłem link do filmiku niepublicznego i należy go skomentować. I oczywiście w następnych 10 filmikach na moim kanale pojawi się filmik, gdzie przez sekundę lub dwie gdzieś tutaj w rogu ekranu będzie wyświetlony link do filmu niepublicznego, który również należy skomentować. Za przeszłe filmiki, czyli szukanie w komentarzach, jest taka kostka, za przyszłe filmiki, czyli szukanie na nagraniach, jest taka kosteczka do wygrania, tak więc myślę, że bardzo fajne nagrody. No i zachęcam Was do udziału w konkursie. Oczywiście jeszcze poza tym należy zasubskrybować kanał SpeedCube'a, dać lajka na jego fanpage'u i followa na Instagramie i oczywiście mi też zostawić followa na Instagramie, link jest w opisie. Tak więc to są wszystkie warunki konkursu, praktycznie takie same jak przy tamtych mirrorach, tak więc zachęcam do udziału. No i teraz już zapraszam do recenzji kostki. Tak więc możemy sobie od razu przejść do recenzji. Co na pierwszy rzut oka mi się tutaj, powiedzmy, rzuca? Na pewno jest to troszeczkę... Bo tak, ja tą kosteczkę będę mocno porównywał do kostki, która już była też na moim kanale, czyli Mirror 2x2 od Mofange. I na samym końcu filmiku powiem, który segment uznaję za lepszy, którą kostkę według mnie lepiej nabyć. Tak więc na tym się mniej więcej skupimy. Zobaczcie, że tutaj to nie jest taki już mirror jak właśnie przy Mofange, czyli tutaj każdy element, z tego co przynajmniej ja zauważyłem, jest inny, tak? No bo jak zrobimy sobie na przykład permutację T, powiedzmy, no to już będziemy mniej więcej mieli obraz tutaj na wszystko. Tak, no może do samej recenzji przychodząc, to tak, tutaj klasycznie też mamy oczywiście śruby regulacyjne, tak, pomiędzy elementami. Akurat tutaj one są troszeczkę, tak mam wrażenie, wyżej umiejscowione, tak więc łatwiej będzie gdzieś tam śrubokrętem się do nich dostać, choć też zależy na której warstwie, ale jakoś według mnie jest troszeczkę inaczej tam budowa zrobiona. I bardzo ważna rzecz, na którą zwróciłem ja już uwagę w unboxingu, to że są czasami niedociągnięcia na naklejkach. Zobaczcie, takie lekko odstające naklejki i tak dalej. Może taki egzemplarz, ale też trzeba mieć to na uwadze, że producent wypuszcza kostki z takimi defektami. Wtedy na pewno nie miejcie zarzutów gdzieś do SpeedCube, jak kupujecie taką kostkę, bo ta kostka normalnie leży w pudełku i no raczej sklep nie wyjmuje Wam kostki z pudełka, żeby zobaczyć, czy ona jest rzeczywiście dobrze zrobiona, tylko ufa producentowi, a producent wypuszcza na przykład takie właśnie towary. Tak więc tutaj trzeba uważać. Jeżeli byśmy mieli porównywać Mofange i Lefun, no to 1-0 dla Mofange, z tego względu, że może być nieco lepiej wykonane. Tutaj z kolei w segmencie tym, jak już mówiłem, czy to jest zwykły mirror, czy są takie same elementy, to wygrywa ta kostka, czyli 1-1, bo dla Lefuna przyznajemy punkt za to, że wszystkie elementy są inne, jeżeli jednak to jest troszeczkę może taki bardziej klasyczny mirror. Tamta kosteczka jest trudniejsza, więc jeżeli komuś zależy na trudności kostki zmiennokształtnej, no to oczywiście 2-1 już mamy dla Mofange, bo tam trzeba pilnować ładnie tych pasków i żeby te elementy były na swoich miejscach, trzeba więcej pokombinować zdecydowanie przy takich samych elementach. Przy poruszaniu się ta kostka wreszcie ma troszeczkę jakiś inny feeling, tak więc feeling daje nam 2-2 w zasadzie z Mofange. Jest taki, przynajmniej w mojej subiektywnej opinii, bardziej przystępny do takiej właśnie układanki. Ale jeśli chodzi o ścinanie zakrętów i samo poruszanie się, czy kostka nam zatnie, czy nie zatnie, gdzieś tam jak będziemy chcieli szybciej układać, no to tutaj na taką całą płynność bym postawił dla Mofange. Tak więc 3-2. Tutaj, no, można powiedzieć, że to ścinanie jest w porządku, ale czasami nam się kosteczka zatnie i ona nie będzie chodziła na takich najwyższych obrotach. Tam jest takie bardzo płynne to poruszanie się. Feeling sam w sobie jest inny i tak dla mnie lepszy w tej kosteczce, ale w tamtej kostce jakoś płynniej to wszystko się porusza. Tak wiem, to są troszeczkę powiązane kwestie, ale mimo wszystko akurat w przypadku tych kosteczek dość różne. Tak więc to należy zaznaczyć. Myślę, że nad naklejkami się tutaj nie będziemy skupiali ogólnie, jakieś odcienie i tak dalej, bo jest to praktycznie to samo, choć te naklejki są troszeczkę ciemniejsze niż tamte bardziej błyszczą, więc jeżeli komuś zależy na tym, żeby kosteczka błyszczała na półce, to jeżeli się nie mylę, to jest już 4-2 dla Mofange. I tak na dobrą sprawę na tym możemy skończyć, bo tutaj nad takim mirrorem nie masz co się za dużo rozwodzić, jest to klasyczny mirror 2x2. I bardzo fajny, bardzo taki przyjemny, tak jak mówiłem, też bardzo dobry, przystępnej cenie, czyli jako taki bardziej, można powiedzieć, dodatek do zamówienia, bo raczej mało kto z Was będzie tą kosteczkę kupował jako, powiedzmy,
kostkę jako główne zamówienie, czyli samą kostkę i zamawiamy, no tylko raczej kupujemy jakąś nową trójkę, czy jakiegoś, powiedzmy, dajmy na to jakąś flagową kostkę, to nazwijmy, która nowa wyszła i tak dalej, albo po prostu szukamy jakiejś nowej kostki, no to na pewno samo zamówienie podejrzewam, że na tej kostce się nie skończy. Jeżeli chcecie tylko i wyłącznie do kolekcji kostki i rzeczywiście tak będzie, no to śmiało też można zamawiać, ale właśnie tak jak mówiłem na końcu filmu, stwierdzę, która kostka lepsza, to według mnie Mofangę wygrywa. Tak jak zobaczycie, w tych punktach wygrywa i ogólnie całym kształtem w mojej subiektywnej opinii już jako bardziej doświadczonego zawodnika i aktualnego mistrza Polski w kostce 2x2, tak więc Mirror 2x2 poniekąd bliźniaczy, to bym wybrał na pewno kostkę od Mofangę. Ale tak jak mówię, jeżeli macie jako dodatek do zamówienia brać taką kosteczkę, to jak najbardziej taka kosteczka w porządku. Jeżeli byście mieli kupować, robić zamówienie dla samej tej kostki, no to już bym tak średnio polecił, tak? Ale jeżeli chcemy dopełnić zamówienie i mieć kolejną kosteczkę do kolekcji, do urozmaicenia naszej kolekcji kostkowej, to jak najbardziej jest to bardzo dobra kostka. I oczywiście pamiętajcie o konkursie, o subskrypcji na tym kanale dla Speedcuba. I to by było na tyle w tej recenzji. Trzymajcie się i cześć! Do następnych filmów!